Witajcie na kanale ZeptoBox, z tej strony Waldemar Wawer. Dziś pokażę Wam zabezpieczenie nadprądowe, które przetestowałem, sprawdziło się i jest dostępne w Waszym sklepie. W Waszym? Dlatego, że poprosiliście mnie o zrobienie czegoś takiego, no więc też zrobiłem. Jest sklep.zeptobox.pl. Zapraszam do kupowania, tym samym wspierania mnie. Na sklep.zeptobox.pl znajdziecie to urządzenie. Ale po co Wam pokazuję je? Otóż oczywiście dlatego, że po pierwsze się u mnie sprawdziło, ale również dlatego, że trzeba je w pierwszej kolejności wykalibrować. Niestety, mówię niestety, dlatego że trzeba posiadać jakiś zwykły multimetr, który nas, w cudzysłowie mówiąc, nie oszukuje. I o ile w instrukcji funkcje wszystkie będą dla Was zrozumiałe, o których pokrótce opowiem, to najbardziej interesuje nas funkcja właśnie korekty napięcia na fazach, czyli opcja U9. Jak widzicie, w tej chwili specjalnie podłączyłem na tą fazę, która jest obciążona. 247 V jest naprawdę, a urządzenie pokazuje 254 V, więc trzeba to skorygować. Żeby skorygować, trzeba wejść w menu, przycisk set przytrzymujemy kilka sekund i przechodzimy, czyli tak tyle razy klikamy set, aby przejść do ustawienia U9 i skorygować strzałkami góra-dół, tu są strzałki góra-dół, skorygować ustawienie do właściwego. Ja będę to robił nie obliczając, tylko testowo zrobię na przykład 4% i wyjdę, czyli trzeba przejść przez wszystkie ustawienia. I w tym momencie pojawiło się już 244 na tej fazie, jest 247, czyli troszkę za mocno skorygowałem wskazania. Ktoś powie, słuchajcie, urządzenie, miernik powinien mierzyć zawsze prawidłowo, ale mierzenie prądu napięcia skutecznego, tak zwany true RMS, jest dosyć trudne dla urządzeń i może być zmienne, jeżeli chodzi o temperaturę i inne parametry. Dlatego też, jeśli jest korekta, to bardzo fajnie. 246 V, 247, 3 w tej chwili, czyli jeszcze 0,5% podciągniemy. I ktoś może na to urządzenie narzekać. Ja natomiast nie będę narzekał, czyli minus 3% zrobiłem. Nie będę narzekał, dlatego że się we wszystkim sprawdza. Jest 247, 246 tutaj i napięcie na pozostałych fazach jest też w porządku. Czyli od tego trzeba jakby zacząć ustawienie tego urządzenia. Jak zwykle przy okazji, słuchajcie, cęgi bardzo często przydają się jako mocowanie miernika, multimetru, więc wygodne te cęgi są przy multimetrze. Ale wracając do tematu. Po ustawieniu tej korekty procentowej zasilania, pokażę Wam wszystkie ustawienia i pokrótce opiszę. Jak w tej chwili widać, zawsze na wyświetlaczu znajduje się napięcie na każdej fazie i natężenie na każdej fazie. Jest to podłączone u mnie w garażu, więc tylko tyle w tej chwili się zużywa faktycznie. Pracuje tylko jakaś pompa, rejestratory. I tutaj są diody, które sygnalizują stan pracy. Dioda zielona, ta pierwsza, która jest z lewej, ona pokazuje właśnie, że wszystko jest w porządku i że wyjście jest zasilane. Następne jest, że napięcie jest zbyt wysokie. Następna kontrolka, że napięcie jest zbyt niskie i że natężenie prądu zostało przekroczone, czyli zabezpieczenie nadprądowe zadziałało. To jest ta pierwsza z prawej. Teraz w menu wchodzimy oczywiście, tak jak Wam już mówiłem, przyciskamy set kilka sekund. Pierwsza funkcja P1 jest to czas opóźnienia włączenia odbiorników po powrocie zasilania. Czyli jeżeli zasilanie dostarczymy do tego bezpiecznika,
to on odczeka zaprogramowaną ilość czasu. Można tutaj ustawić od 1 do 500 sekund. Opcja U1 to jest napięcie, powyżej którego bezpiecznik nam wyłączy, odłączy wyjście zasilania. Możliwe ustawienie od 230 do 300 V. Funkcja U2. Jest to napięcie, poniżej którego z powrotem przywróci nam zasilanie urządzeń, czyli powiedzmy wzrosło do 270, czyli ta opcja U1 spadnie poniżej 265, to nam załączy z powrotem. Ale w opcji U3 mamy, po jakim czasie po spadnięciu napięcia nam z powrotem załączy. Fabrycznie jest 30 sekund, można uregulować od 1 sekundy do 500 sekund opóźnienia. W opcji U4 mamy czas zadziałania zabezpieczenia nadnapięciowego, czyli tej funkcji U1, w sekundach, ale w przedziale od 0,1 do 30 sekund. I jak widzimy tutaj, no dokładność jest bardzo duża, dlatego żeby czas zadziałania był najmniejszy 0,1, czyli 100 milisekund. To jest bardzo szybko, uwierzcie mi. Ale jeżeli są wahania prądu, takie skoki, no to wtedy, żeby to nie wyłączało co chwilę, to możemy oczywiście do fabrycznej jednej sekundy ustawić, zostawić tak. U5 to jest napięcie, poniżej którego jak będzie w gniazdku, to nam się urządzenie wyłączy, czyli tu mamy zakres od 140 do 210 V i podobna sytuacja jak było tam w tej funkcji U2, czyli tu mamy funkcję U6, gdzie powrót napięcia, gdy wzrośnie powyżej. Czyli funkcja U6 to powrót zasilania, gdy wzrośnie powyżej 175, możemy tu ustawić od 145 do 215 V. Funkcja U7 to jest oczywiście znowu czas, po którym załączy nam się, jak wróci to prawidłowe napięcie, czyli będzie już to napięcie ustawione w opcji U6, powyżej tego napięcia i 30 sekund mamy czasu, regulowane od 1 do 500. Funkcja U8 to jest oczywiście czas znowu zadziałania zbyt niskiego napięcia. Standardowo 1 sekunda, 1.0 tu jest, a można ustawić w przedziale od 0,1 do 30. Funkcja U9, o której wspominałem, u mnie wyszła korekta 3%, żeby wskazywało dokładnie tyle, ile multimetr, taki, który się najmniej myli z moich wszystkich, które w tym momencie tu posiadam, mam przy sobie. I teraz funkcja U10 to jest funkcja, która służy do balansowania napięć pomiędzy fazami. Znaczy, urządzenie nie balansuje napięć, ale chodzi o sytuację taką, że standardowo jest ustawione 20 V, czyli jeżeli wystąpi 20-voltowa różnica pomiędzy którąkolwiek z faz, pierwszą, drugą, czy tam pierwszą z trzecią, czy drugą z trzecią, to żeby nam zabezpieczyć urządzenia trójfazowe, to urządzenie się też wyłączy. I ustawiamy sobie to w zakresie od 20 do aż 99 V, czyli praktycznie jakbyśmy chcieli, żeby to nie działało, to ustawiamy sobie na 99 V. W tym liczniku trójfazowym ta funkcja występuje. W sklepie jest również dostępny licznik, taki bezpiecznik jednofazowy. Ten jednofazowy bezpiecznik nie ma tej funkcji oczywiście międzyfazowego zabezpieczenia, więc jeżeli ktoś ma urządzenia jednofazowe i nie potrzebuje zabezpieczenia, to można kupić trzy te bezpieczniki jednofazowe, bo wtedy nawet przy zaniku jednej fazy nie będzie mu się nic rozłączało, całkowicie rozłączało, tylko nastąpi tutaj normalna praca tych trzech urządzeń na jednej fazie, a tak, jeżeli nawet ustawimy tutaj 99, a będzie sytuacja, że zaniknie napięcie na jednej fazie, to wiadomo, że różnica będzie większa i to spowoduje wyłączenie wszystkich trzech faz. No więc w niektórych przypadkach trójfazowe zabezpieczenie nie będzie nam potrzebne, ale gdy mamy urządzenia trójfazowe, to jest bardzo istotne, żeby to było. Następna funkcja, U11. To jest napięcie powrotu. Napięcie powrotu, czyli różnica, jeżeli wyniesie, obecnie tu jest ustawione 15 V, to z powrotem wróci napięcie na wyjście. Możemy to sobie ustawiać od 15 do 94 V. Funkcja 12, którą tutaj mam wyłączoną, to jest zabezpieczenie kolejności faz. Czyli w sytuacji, kiedy mamy wyłączoną, bo ja tutaj akurat mam
zamienione gdzieś fazy, bo nie potrzebuję tutaj urządzeń trójfazowych, więc mam kolejność faz zamienioną. Przez zupełny przypadek, tak inaczej mówiąc, nie sprawdzając, więc to niczemu nie przeszkadza. Natomiast po włączeniu od razu odetnie napięcie, więc ja mam tą funkcję wyłączoną, ona fabrycznie też jest wyłączona. I teraz przechodzimy do sekcji już tutaj zabezpieczeń nadprądowych, czyli mamy C1. C1 to jest właśnie zabezpieczenie nadprądowe. Ja tutaj sobie ustawiłem na 32 A, to urządzenie ma możliwość do 63, tak jest maksymalne. Występują one w opcji też 100 amperowej, ale wiadomo też, że czujniki też są wtedy inne, więc mniej dokładne. Ja mam tu ustawione 32 ampery, bo tyle tutaj spokojnie wystarcza. C2 to jest oczywiście czas powrotu napięcia w przypadku, kiedy wróci już prąd do normalnego, czyli nam wyłączy, odczekuje odpowiednią ilość i włączy z powrotem. I to jest właśnie dlatego wyłącznik, bezpiecznik automatyczny, czyli który nam całkowicie nie rozłączy, tylko rozłączy na pewien zaprogramowany czas to napięcie. Czyli mamy, jeżeli mamy sytuację taką, że ten prąd zostanie przekroczony, to wyłączy, odłączy, poczeka zaprogramowaną ilość sekund, można ustawić od 1 do 500 i z powrotem włączy odbiorniki. Czyli to się przydaje w miejscu, gdzie potrzebujemy mieć zabezpieczenie nadprądowe, ale takie, które włączy się z powrotem, nie będziemy musieli biegać do bezpieczników. Pamiętajcie, że przekroje kabli wtedy muszą być dobrze obliczone do wysokości tego zabezpieczenia, bo czyli kable muszą wytrzymywać ten prąd zwarcie. Pamiętajcie o tym zawsze, bo ludzie często mówią później, że takie urządzenia mogą spowodować pożar. No nie, jeśli przekroje kabli są prawidłowo policzone, czyli wytrzymają prąd zwarcia, na przykład 32 ampery, to takie ponowne załączanie tego zabezpieczenia nie będzie miało żadnego wpływu, bo dlatego, że w opcji C3 możemy sobie ustawić czas zwłoki, czyli jakby troszkę charakterystykę tego bezpiecznika. Możemy sobie ustawić minimalny czas 0,1, czyli 100 milisekund jest najszybszy czas zadziałania przy przekroczeniu tutaj tego prądu, a maksymalnie 30 sekund, czyli 30 sekund może pracować w przeciążeniu i po 30 sekundach dopiero wyłączy. Standardowo jest sekunda, ja tak też mam tu ustawione. I teraz funkcja C4 to jest tak samo istotna funkcja jak funkcja U9, czyli sprawdzenie płynących prądów, korekta czujnika prądowego. Ja tu w tej chwili, no prawidłowo wiadomo, powinniśmy to w ten sposób zrobić, że cęgi założyć na jedną z faz, którą mamy obciążenie, ale tutaj mam za mało obciążenie, żeby to fajnie jest przy chociaż 10 amperach to robić. I przełożyć tutaj ten miernik przez kabel tylko i wyłącznie fazowy. Przełączyć na amperaż. Amperaż trzeba pamiętać, żeby wybrać na amperaż przemienny AC, prąd. Wyzerować. Większość mierników takich multimetrów ma możliwość zerowania, że w tej chwili mamy 0 i dopiero wtedy zakładamy na kabel pomiarowy. Mierzymy i tu wprowadzamy korektę jak znowu procentową, tak samo jak dla funkcji U9. Korekta procentowa, co 0,5% możemy sobie zmieniać. To jest do wyświetlania amperażu i do badania amperażu, więc też istotna sprawa kalibracyjna. I C5 to jest ustawienie, które właśnie powoduje, że ten bezpiecznik zamienia się w bezpiecznik jednorazowy, automatyczny lub wielorazowy na zaprogramowaną liczbę cykli. W momencie, kiedy mamy ustawione na off, będzie ten bezpiecznik nam działał w trybie kontynuacji, czyli następuje przekroczenie prądu dopuszczalnego w zaprogramowanym czasie i tak w kółko będzie załączał i rozłączał, załączał i rozłączał. W momencie, kiedy tutaj wprowadzimy wartość 1, będzie, wiadomo, jeden cykl tylko i po prostu on już się z powrotem nie włączy. Pierwszy z lewej, dlatego jest zwykły włącznik, żeby ten bezpiecznik z powrotem włączyć. Tych cykli można mieć, ustawić maksymalnie 20, czyli 20 prób ponownego włączenia urządzenia po przekroczeniu tego zaprogramowanego prądu lub wyłączony, czyli cały czas będzie próbował. To jest ostatnia z opcji, mamy end i po zatwierdzeniu wychodzimy z powrotem do punktu wyjścia, czyli mamy napięcia wyświetlane i natężenia
na każdej z Was. Myślę, że zainteresowałem Was tym urządzeniem. Zapraszam na sklep.zeptobox.pl. Tam możecie to urządzenie zakupić, przy okazji wspierając moją osobę. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia i usłyszenia. Hej.